Baranowice. Tu mieszka Gipley. Pewnego dnia budzi się w kostce lodu. Udaje mu się z niej wydostać i okazuje się, że w oku jego domku powstał ogromny lodowy mur, a w środku temperatura dochodzi nawet do minus 63 stopni. Postanawia zrobić śledztwo i dowiedzieć się, kto za tym stoi. Zobacz jego przygodę i nie zapomnij zostawić kciuka w górę, a challenge na dziś to 4000 kciuków. Mam nadzieję, że dacie radę i serdecznie zapraszam do oglądania. Jeśli podobają Ci się moje filmy, nie zapomnij kliknąć subika z dzwoneczkiem. Dziękuję. Jak zimno jest. Ej, gdzie ja jestem, widzowie? Ej, Jusiemano, z tej strony Gplay. Jestem gdzieś zamarznięty normalnie w jakiejś, słuchajcie, bryle lodu. Ej, co jest grane? Ale to zimne, słuchajcie. Jakie to jest zimne w ogóle. Ja nie wiem, czy dam radę się przebić przez ten lód. Dobra, to mi się udało. Ojejku, ręka mi zamarza normalnie. Ręka mi zamarza. Ej! To jest mój domek? Ej, patrzcie na to! Obudziłem się w jakimś dziwnym iglo. Jesteśmy w ogóle tutaj otoczeni jakimś ogromnym lodowym murem i nie mam kompletnie pojęcia, co się dzieje. Przecież zaraz jest lato, słuchajcie, a jestem normalnie po kostki w śniegu. Co tutaj jest grane? Yo, siemano, widzowie, jeśli widzieliście coś takiego i wiecie, co może być przyczyną, to zostawiajcie już teraz kciuki w górę. Jestem ciekaw, ile kciuków w górę uda wam się bić pod tym odcinkiem. Wpadajcie też do sklepu edgyplay.pl po super ciuchy i gadżety. A jeśli jeszcze tego nie robicie, wasz guzik subskrypcji jest czerwony, koniecznie już teraz zamieniajcie go na szary z dzwoneczkiem i dołączajcie do armii. A ja tymczasem, wiecie co, idę zobaczyć w ogóle, co jest z moją rodzinką i w ogóle, ile jest stopni. Pójdziemy tutaj na początku. Mam tutaj, słuchajcie, termometr. Temperatura minus 20 stopni Celsjusza. Czyli tu jest na tyle zimno, że słuchajcie, ja praktycznie tam zamarzłem. Idę zobaczyć w ogóle, gdzie jest Gplayka, gdzie jest moja rodzina. Czy wszyscy członkowie mojej rodziny są poza tym ogromnym iglo. Tutaj nikogo nie ma, nie ma Gplayki, słuchajcie. Ej, Gplayek, wszystko w porządku z tobą? Nie jest ci zimno, synku? Właśnie chciałem cię zapytać, bo wyszedłem sobie tutaj na nasz tarasik, a czemu tu jest tyle śniegu? Jest tak strasznie w ogóle zimno i taki mur lodowy dookoła jest. Wiesz co, Gplayek? Nie mam zielonego pojęcia. Przecież słoneczko tak ładnie świeci. Powinno być, nie wiem, z 25 stopni, a jest tutaj pełno lodu. Będziemy musieli się w ogóle jakoś wydostać, synku, za tego muru do... Normalnie, wiesz co, ja nie wiem, czy to nie jest jakieś iglo. To mi trochę przypomina iglo, ale to nie jest iglo. Po prostu tutaj nasze osiedle zostało otoczone jakimś, wiesz co, murem. Ja w ogóle się obudziłem, wiesz co, zamarznięty w jakimś iglu takim, można powiedzieć. O ja cię, tato, no ja nie mogę. To dobrze, że ja w domku byłem i w domku się obudziłem. No, słuchaj, Gplayek, w ogóle myślisz, że to dobry pomysł, żebyśmy my się stąd jakoś wydostali? Ja w ogóle nie mam zielonego pojęcia, jak my się przez ten mur, bo ten lód jest taki zimny, że mi ręka normalnie zamarza. Jak my się wydostaniemy stąd? Ja nie wiem, jak my się wydostaniemy. A może jakąś drabinę byśmy zrobili tam na samą górę, co? A masz drabinki? Gdzie ty jesteś, Gplayek? Tutaj za domkiem jestem tutaj. No to chodź przed domkiem, słuchaj. Musimy wykombinować, słuchaj, jakieś drabinki. Może znajdziemy w domu, bo ja ogólnie nie wiem, czy tutaj Gplayka coś zostawiła nam ogólnie. Tutaj nie mam drabinek. Tutaj nie mam drabinek. A ty gdzieś nie masz schowanych drabinek, Gplayek, u siebie w pokoju? A może na górze mam. Poczekaj, tata, już No to idę. dawaj. I zrobimy normalnie drabinę, która doprowadzi... No to dawaj, Gplayek, chodź tutaj i zrobimy, nie wiem właśnie tylko, czy na tym lodzie będzie można stawać drabinkę, ale zaraz się przekonamy w ogóle, czy na zewnątrz też jest... Dobra, czy na zewnątrz też jest tak zimno, słuchaj, poza naszym murem. W sumie dobrze, że nasz dom teraz jest tak pilnie strzeżony, zobaczymy... A ja na razie pójdę do toalety tylko. Dobra, okej, ja idę zobaczyć, słuchajcie, z dotu ptaka, jak to wygląda, bo jestem mega ciekawy i zaraz będziemy musieli się dowiedzieć, o co tu w ogóle chodzi i jak to się stało. Także zobaczcie, tak wygląda nasz domek i cała okolica tutaj jest zamarznięta w śniegu, w lodzie. Ty, a normalnie tutaj, poza tym murem, tylko tutaj w bliskiej odległości jest, widzicie, trochę śniegu, a tak poza tym, to tam jest, wygląda mega cieplutko. Dobra, musimy gdzieś skoczyć, słuchajcie, może tutaj do wody. Gplay, co ty robisz? Ja, Lumi, już tutaj idę do ciebie. Widziałaś, co się w ogóle tutaj stało? Normalnie dookoła mojego domu jest pełno lodu. Widzę. Jakiś mur tutaj powstał i tak naprawdę ja nie wiem, o co chodzi. Wiesz, jak tam jest zimno? Aktualnie tam jest minus 20 stopni. Wiesz, no co za tym stoi, co się mogło stać? No gorąco, jak nie wiem co. No, no nie mam pojęcia, a słuchaj, bym mogła przyjść do ciebie na trochę, żeby się ochłodzić, bo mi jest strasznie gorąco. No słuchaj, Lumi, tam to będzie ci normalnie zimno. Mi tutaj jest też w sumie gorąco, ale tam to jest minus 20 stopni i poza
poza tym nie wiem w ogóle, byśmy musieli się jakoś przebić przez ten mur, bo drabinkami to ciężko. Słuchaj, byśmy potrzebowali na przykład kilo w Silk Touchem kupić i byśmy mogli wykopać tunel, dzięki któremu będziemy po prostu mogli przechodzić do tego mojego domu i będziesz się mogła schodzić. Bo a może nawet, to słuchaj, ja kilo mam, jakbyś chciał, ale taki zwykły. A, no to słuchaj, bo tu wiesz co, jak będziemy niszczyli lód, to jest duże prawdopodobieństwo, że będzie wypływała woda i się będzie to wszystko zalewać. A tutaj moglibyśmy iść do sklepu. O, dzień dobry, proszę pana, masz jakieś pieniążki, Lumi? Bo ja w ogóle nie wziąłem kasiory. Tak, myśmy potrzebowali kilo. To jest. O, jest Silk Touchem. To weź zapłacz. Lumi stawia, proszę pana, dzisiaj wszystko na koszt Lumi, na. O, dobra, Lumi, to dawaj, postaramy się teraz. Wiesz co, za ten kilo pozwolę ci wejść do mojego domku i się schłodzić. W sumie moglibyśmy wprowadzić taką nową usługę do naszego miasta, skoro tutaj jest tak gorąco, 30 stopni, to pewnie dużo chętnych osób z chęcią by tutaj przyszło do naszego iglo i się ochłodziło. Może nazwiemy, słuchaj, miejsce poza tym murem Iglo G-Playa na przykład. Co ty na to? Myślisz, że fajna nazwa? No, myślę, że to jest bardzo fajna nazwa. Dobra, także zapraszamy wszystkich do Igla G-Playa. Wejście będzie kosztowało, nie wiem, 20 zł na przykład. Myślę, że to uczciwa cena. Także zapraszam, tak? Lumi, tylko uważaj, bo tutaj jest minus 20 stopni. Ojejku, także bardzo, bardzo zimno. Jak jest zimno. No. Ja cię kręcę normalnie. Wiesz co, w ogóle najlepsze jest to, że ja nie wiem w ogóle, jak do tego doszło. I co tu się stało? Czy ktoś to wybudował? Nie mam zielonego pojęcia. Ale wiesz co, będziemy musieli w ogóle tutaj jakąś tablicę. Tabliczkę masz, ja tutaj będę musiał, wiesz co, zrobić ogrodzenie jakieś i po prostu będziemy tutaj mogli sprzedawać wejścióweczki tanie i po prostu, dobra, tutaj na przykład ten, tak ustawimy, cyk. Wiesz co, Lumi, gdzie ty jesteś? Tutaj jakąś tabliczkę, proszę. Daj mi tabliczkę i weź tutaj normalnie, powiedz wszystkim mieszkańcom miasta, że jak chcą, to mogą tutaj przychodzić się schłodzić za drobną opłatą. Okej, także tutaj odśnieżymy podjazd tylko, żeby nie było żadnych problemów i okej. Tutaj normalnie napiszemy tabliczkę, czyli zimne iglo, iglo G-Playa, dobra, G-Playa, 20 PLN za na przykład, nie wiem, dzień. Okej, dzień można normalnie spędzić w naszym iglo i dzięki temu po prostu się schłodzić i tutaj wiecie co, zrobimy w sumie taki tunel, dzięki czemu nie będzie nam ciepło tutaj wpadać do naszego igla, okej. No i myślę, że teraz za momencik będą tutaj jacyś chętni. Przepraszam, proszę pana, może ma pan ochotę się schłodzić? Pan za darmo może testowo wejść i po prostu zbadać, taka wersja próbna dla pana do naszego igla. Gdzie jest w ogóle, słuchajcie, G-Playka i moja reszta rodziny pewnie uczy się, zobaczymy. Temperaturę. Chodźcie, utrzymuje się cały czas. Zobaczcie, co tutaj jest. Chwila, są chyba jacyś chętni. O, zapraszam państwa. Iglo. Dzień dobry, my byśmy tutaj chcieli skorzystać, żeby się trochę ochłodzić. Nas tu jest no raz, to 20 zł za osobę, 4. Za 4 głowy to będzie 80 zł i na cały dzień zapraszam ja jestem tutaj. Ja piąty, no to raz, dwa, trzy, cztery, pięć, tak? O, zgadza świetnie. Się? Dobra, dobra, także dawajcie, mamy tutaj wszystko dogadane. Ja cię, chyba sobie tu poradzicie. Czy was oprowadzić? Tu jest wyjście ewakuacyjne, jeśli byście chcieli zobaczyć nasze lotu ptaka, to tam jest na górze po prostu taki obserwacyjny punkt. Fajnie, fajnie. A do jedzenia coś jest? No do jedzenia, wie pan co, mogę coś zorganizować, wie pan co? No dobra, bo my byśmy z chęcią dopłacili, bo my no niestety trochę głodni nie jesteśmy, a jak jest tyle chłodu, to się jeszcze bardziej chce jeść. Dobra, dobra, słuchajcie, w sumie rzeczywiście, jak przez cały dzień tutaj ludzie przecież będą siedzieć, to my musimy jeszcze im sprzedawać jedzenie. A moglibyśmy kupować jedzenie tutaj z restauracji, na przykład czerwone szelki, a następnie, słuchajcie, im sprzedawać troszeczkę, doliczając jakąś lekką prowizję, może małą, 5%, i lekko można sobie, będziemy mogli jeszcze, słuchajcie, zarobić sobie na sprzedaży jedzenia. Dzień dobry, witam pana, ja tutaj dużo jedzenia, catering potrzebuję, także wow, tutaj kupię całą tą skrzynkę jedzenia, tu na razie płacę 160 zł, resztę oczywiście panu dopłacę, proszę się nie martwić, także słuchajcie, jedziemy, mamy tutaj dla naszych klientów pełno jedzenia, otworzymy po prostu takie miejsce, gdzie będą mogli zjeść ciepły posiłek w tym zimnym iglu. O, halo, proszę państwa, mamy już jedzenie tutaj, jakby ktoś był zainteresowany. O, dzień dobry, właśnie tutaj z kolegami rozmawiałem. Tutaj wejściówkę musicie zapłacić, czemu weszliście tutaj za bramkę? Mówili, że 20 zł, to za 3 osoby 60 zł. Poproszę natychmiast. Dobra, proszę. No bo wiesz co, przychodzę do ciebie ogólnie z takim bardziej zapytankiem. No. Czy ty może widziałeś niebieskiego golema, bo akurat go szukam? Jakiego niebieskiego golema? Na razie tu żadnego golema nie widziałem. Na razie
się tutaj trochę osadników mi weszło. A słuchaj, a weź powiedz, a skąd ty masz tu tyle lodu? No słuchaj, właśnie tego to nie wiem za bardzo, ale po prostu na razie sprzedaję tutaj wejściówki do mojego iglo. Tutaj jest ogólnie jedzonko, jakbyście chcieli. 5 zł jeden posiłek kosztuje w razie co. No dobra, dobra, to może pójdę dalej poszukać. Jak coś, to później tu przyjdę, to już nie będę płacił za wejściówkę, to na dobra, razie. Dobra, okej, nie ma sprawy. Dobra, także słuchajcie, tutaj taka mała stołóweczka. Rozłożymy im jakieś jedzenie, jakby ktoś zgłodniał, żeby nie było ogólnie, że tu ktoś cały dzień będzie bez jedzenia siedział. No i dobra, mamy tutaj pełno jedzonka, także częstujcie się, jedyne 5 zł, nie mam za bardzo już tabliczek, słuchajcie, i w ogóle będę musiał tutaj się z... Ej, patrzcie, jaka kula lodu w ogóle, ej, chyba zamarzło mi normalnie, ej, tej kuli lodu tutaj nie było, dobra, musimy w ogóle sprawdzić termometr, słuchajcie, Dziple, i sprawdzimy... W ogóle jakoś zimno tutaj bardzo, no właśnie, jakoś ci... osadnicy tutaj przyszli, Fila. To dobrze. Ty zobacz, lomi temperatura minus 60... 3 stopnie Celsjusza, jeszcze niedawno było minus 20, zobacz w ogóle, że tu dziwne. Jakieś kule lodowe się tu spawnują, Lumi, co jest grane, ej, tu się robi coraz zimniej, patrzcie widzowie, ile tutaj lodu się zespawnowało. Faktycznie. O, tutaj są osadnicy, ja nie mogę, ej, czy wy wszyscy zapłaciliście wejściówkę? Coś was tutaj mi się zdaje za dużo. Ale Lumi, dużo jest. Oni w ogóle płacili, myślisz, że wszyscy za wejściówkę, czy się tu wkręcają za darmo do no, mojego ogólnie iglo? To nie wiem, wiesz, ale musimy się rozejrzeć, bo to jest dziwne, że akurat u ciebie jest tak strasznie zimno, a wszędzie jest tak gorąco i ta temperatura, że tak strasznie spadła. Cały czas normalnie spada. Normalnie nie idzie wytrzymać. Słuchaj, było tak... jeszcze niedawno minus 20, teraz minus 60. Ty, a tutaj jaka posadzka jest zimna w ogóle od spodu. Ty normalnie się nie da tu stać. Ja na dywanik staję. Słuchaj, taka jest, widzowie, normalnie posadzka zimna, że nogi to przymarzają. Ty, a co jak to od spodu w ogóle to zimno idzie i zamarza tutaj ten, bo na górze świeci słońce, a to zimno jakby było źródło to od spodu. Może trzeba się tutaj wkopać? No słuchaj, dawaj, ja może tutaj się wkopię. Ej, tu jest jakiś lód, ej, Lumi! Ja nie mogę... Tu jest jakiś golem, a jakiś koleś w ogóle się niedawno mnie pytał o jakiegoś golema, słuchaj, lodowego. Ej, co on od nas chce, panie golemie? Niech pan się uspokoi. I pan jest teraz tutaj pod moją posesją i tutaj podlega tak naprawdę pod... To jest mój teren, mojego domu. Ej, Lumi, ten golem normalnie mi nie daje spokoju, ja muszę zwiewać przed nim. Ach, tu jest zimno. Ej, a może to on tutaj za wszystkim stoi i on tak naprawdę, wiesz, co jest przyczyną tego całego zimna może. U nas w mieście. Co ty myślisz o tym? Możliwe, no to jest trochę podejrzane. Ale wiesz co, no nie spodziewałabym się, że pod twoim domkiem takie cuda będą się po prostu działy. No, ty Lumi, bo tak naprawdę ta temperatura u nas, ty, tu jest w ogóle jakieś wyjście. Patrz, jakby ktoś tutaj już starał się wychodzić. Tak jakby ja myślę, ktoś normalnie kombinował tutaj. Ja myślę, że ten koleś w ogóle, słuchaj, w łańcuchach i tak dalej. Ej, my tu się nic nie dzieje, proszę tutaj nie schodzić. Proszę, tutaj jest teren, proszę odejść stąd. Proszę teren wyłączony z użytku, odejść. Także proszę tutaj nie zaglądać. Może to ten koleś, słuchaj, w łańcuchu, to był jego golem i teraz tak naprawdę przez niego to wszystko się stało. Normalnie zamarzły te wszystkie mury i ten mój cały dom. Ten golem, może. Nie wiem, czy się tam przed nim chowa, ale będziemy musieli się po prostu jakoś z nim dogadać. Ja idę znaleźć tego ziomka w łańcuchach. Dobra, i zaraz go dogadam w sumie. On, słuchajcie, szukał tego golema, ale ja się nie przyznam, słuchajcie, że go znalazłem. Muszę się dowiedzieć, jak go przekupić i co ten golem by chciał, żeby po prostu mniej tutaj szkód robić i zwiększyć trochę tą temperaturę, bo sprawdzimy, słuchajcie, jeszcze raz tutaj. Dalej jest minus 63 stopnie Celsjusza. Także słuchajcie, wy, to był was znajomy, ten golem w łańcuchu, to, może. A co o mnie? O co chodzi o mnie? Pytasz się. Właśnie szukałem mnie? Ciebie, bo ty tego golema, mówiłeś o tym golemie lodowym. Tak, a tak o naprawdę. Czym on się charakteryzuje? On coś lubi? Czym się interesuje? Czy jak to wygląda? No, ogólnie on bardzo lubi szmaragdy, wiesz, ale ogólnie po co ci o tym wiedzieć? No słuchaj, bo tak naprawdę jestem ciekawy, wiesz co, bo tak naprawdę tutaj jest zimno i golem, wiesz co, właśnie pewnie taki zimowy, to jest bardzo bogaty i będzie tutaj musiał więcej zapłacić za wstęp. Ale ja ci mówiłem o golemie niebieskim, a nie o jakimś zimowym. Ty, a co, to jakiś podejrzany trochę ogólnie jesteś, no, słuchaj, tak? To ten twój golem, jak będzie chciał tu wejść, to nie zapłaci 20, tylko 200, dobra? Jak będziesz chciał z tym golemem tu wejść. Dobra, trochę podejrzane. Dobra, muszę bo sobie jestem to zajęty w głowie trochę, poukładać. Także na razie wracaj do igla, bo tu zaraz ci będzie za gorąco. Dobra, słuchajcie, już wiem teraz, że ten golem bardzo lubi szmaragdy, a ja ogólnie nie mam szmaragdów, ale mój sąsiad, słuchajcie, normalnie kolekcjonuje tutaj szmaragdy i może by nam pożyczył trochę w sumie szmaragdów, żebyśmy przekupili tego golema, żeby tak bardzo nie zamarzał, bo ci ludzie wszyscy mogą tam
Wow, aż tyle! Sąsiad normalnie skolekcjonował tyle. Dobra, mam nadzieję, że tutaj się nie zorientuje. Oczywiście później mu zwrócimy te szmaragdy jeszcze z odsetkami i tak dalej. Wiecie co, wracamy teraz do tego golema. Musimy go przekupić, dać mu w ogóle te szmaragdy, także szybko. Wy wracajcie tutaj, trzymajcie się, jakby uważajcie, bo tu jest minus 63, także musicie uważać, żeby nie zamarznąć. Dobra, a ja tutaj, słuchajcie, z powrotem schodzę na dół. Czy tamten golem tam jest? Dogadamy się jakoś. Okej. Geronimo, dzień dobry, golemie. Dzień dobry. O, ty w ogóle potrafisz mówić? Wcześniej nie byłeś taki rozmowny. Bo nie chciałem może rozmawiać. Dawaj szmaragdy, bo jestem strasznie głodny. Słuchaj, no dobra, tak się składa, że mam całą masę szmaragdów. Tylko słuchaj, chciałem... Od ciebie coś w zamian. Chciałbym, żebyś kręcił trochę temperaturkę, bo jest już minus 60 i nie wiem w ogóle. Ale tak naprawdę... Ale szmaragdy, to ja chcę, żeby było jeszcze zimniej, bo ja nie lubię ciepła. Bo tak ciepła. Naprawdę my możemy wszyscy zamarznąć, słuchaj. My jesteśmy w tym iglo, przez ciebie, przez to, że ty tu sobie siedzisz i mrozisz, tak? Tu jest normalnie minus 100 u ciebie, ale jest nie rozumiesz, tak zimno. Ja muszę tworzyć po prostu ten lód, że to jest dla mnie najlepsze środowisko, a jakieś ciepło, to jestem strasznie wtedy taki zły, nie, no uspokój się. Słuchaj, jakbyś powrócił do temperatury minus 20, to dałbym ci 5 staków emeraldów. Układ stoi? O, to w sumie to byłby dobry pomysł. No i nawet. Dobra, jesteśmy dogadani. Także raz, dwa, trzy, cztery, 5 i słuchaj, masz zwiększyć teraz temperaturę do tak, wiesz co, minus 20 i mam nadzieję, że zaraz, wiesz co, mi trochę stopnieje ten lód, bo tam normalnie mi ludzie dobra. Pozamarzają i moje iglo nie będzie miało sensu, bo będzie zbyt zimne, okej? Okay? Możesz się tak umówić? Dobra, okej. No i dobra, jesteśmy, słuchajcie, ugadani, ten golem w ogóle jest jakiś taki trochę zamulony, nie wiem, czy mu mózg zamarzł, czy co, nie mam zielonego pojęcia, ale musimy teraz się stąd wydostać, zobaczyć, czy temperatura się już zmieniła na minus 20 i nikt się nie może tak patrzeć. Macie tutaj po emeraldzie, każdy dostaje po emeraldzie i udawajcie, że nic nie widzieliście. Ci, co nie zapłacili, wejściówkę mają za darmo, tylko proszę, żebyście się tam po prostu nie wchodzili i nic nie kombinowali i nikomu ani słówka, dobra? A idę zobaczyć, mam nadzieję, że temperatura już powoli, słuchajcie, spada. Zobaczymy termometr, jak to tam wygląda właśnie w tym momencie, czy już spadła, czy jeszcze nie. Jest! Minus 20 stopni, widzicie? Minus 20 stopni, także golem się posłuchał, o dziwo. Słuchajcie, jestem pod wrażeniem, było ryzyko, że się nie posłucha. Mam nadzieję teraz tylko, że tutaj nikt nie będzie próbował, słuchajcie, wejść. Na razie nikt tam nie próbuje wejść, także jest dosyć bezpiecznie. W ogóle, słuchajcie, jeśli macie ochotę na ciepły posiłek, to zapraszam wszystkich, również za darmo. Oczywiście ci, co widzieli, że wychodzę gdzie z tej... Gdzie on tu jest? Gdzie jest Gplay? Kto tu. Mnie szuka? Kto mnie tu szuka, no, co? No, ja ciebie szukam. Już przychodzę. Idę tutaj. W środku w twoim domu jestem. Zapraszam cię w tej chwili tutaj. O co tutaj chodzi, co? Co ja jestem chodzi w domku. O to, że chcę, żebyś oddał mi mojego golema. Jakiego golema? Co, o czym ty no, mówisz? No, mojego golema. Doszło do mnie, że ukrywa się tutaj. Jest pod twoim domem, go więzisz. A kto ci to powiedział niby? Nie chcesz go wypuścić. Oj, koledzy mi powiedzieli. W tej chwili proszę oddać mi mojego golema. No słuchaj, ten golem jest tam na dole, ale cię tam nie wpuszczę. Tu jest teren zamknięty. Słuchaj, wiesz co, ty mi się nie podobasz. W ogóle to wynoś się tutaj z mojego igla, bo ty nie jesteś tutaj jednak mile widziany. To ty i dostajesz bana. I teraz zarabiasz sobie na moim golemie. Dostajesz tak tego dostajesz po prostu... bana na iglo, słuchaj. Tak, nie, a ty w takim razie dostaniesz bana na całe swoje życie. Nie. I odliczam 3, 2, 1, zostaw mnie, nie!